Pierwszy kwartał tego roku to przede wszystkim długa zima, początek postoju remontowego rafinerii gdańskiej. A na rynku to umacniający się dolar, to co jest bardzo korzystne i pozytywne i będzie miało wpływ na kształtowanie wyniku roku 2013, to rozwiązanie problemu IME. To projekty i, z Pegnigiem, i projekty Gazowy, projekty Skalener czy właściwie same pozytywne e, informacje, wiadomości, które powinny budować lepszą pozycję grupy Lotos w kolejnych kwartałach, ażeby osiągnąć dobry wynik roku 2013.